Jesteśmy już na żywo. Zaraz, dosłownie za 3 minuty, będziemy rozpoczynać rozmowę z panem Waldemarem Kulikowskim, profesorem Waldemarem Kulikowskim na temat książki Trzecia płeć świata. W tym czasie jeszcze zostały nam dosłownie 3 minuty. Pozwolimy sobie jeszcze udostępnić transmisję. Także jak możecie, to zapraszamy, udostępniajcie i o 18 rozpoczynamy rozmowę. Na dzisiejszym wywiadzie ja będę pytać, nazywam się Danuta Sowińska. Komentarze i pytania, aby można było wygrać książkę, zadawać będzie Kasia Mikołajewska, a osobą, która będzie odpowiadać, będzie profesor Waldemar Kulikowski. Ja prawdopodobnie. Udostępniamy. Już za 2 minuty zaczynamy. Już za minutę zaczynamy rozmowę. Ostatnie udostępnienia. Jak możecie, to zapraszamy również Was do udostępniania rozmowy. Już widzimy, pierwsze osoby dołączają. Już o 18 zaczynamy. Dzisiaj nam się udało. Nie było komplikacji. Niestety 10 okazało się, że to był Międzynarodowy Dzień Problemu z Messengerem. I wtedy właśnie postanowiliśmy przez Messenger zrobić live. Niestety nam to nie wyszło, ale myślę, że co nie uciecze, co się nie odwlecze, to nie uciecze. Więc dzisiaj 18. Witamy bardzo serdecznie na wywiadzie i rozmowach o trzeciej płci świata. Kasiu? Czy już dobrze mnie słychać? Czy jest echo? Okej, okay, to żeby nie było echa, to ja będę w takim razie kontynuować. Ja się nazywam Danuta Sowińska, jestem prezeską Fundacji Diversity Polska. Witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym wywiadzie z profesorem Waldemarem Kuligowskim. Witam, profesorze. Dzień dobry i dobry wieczór, bo taka pora ni to dzienna, ni wieczorna, więc może tak trzeba się przywitać. Witam serdecznie. Okej. Okay. Tutaj widzę, że już wydawnictwo Albus napisało, że słychać Was i widać. To pytanie oczywiście powinno paść, więc bardzo dziękuję za wyprzedzenie. Kosmo napisał, że jest echo. Kosmo, napisz proszę, czy w tym momencie jest echo, czy w tym momencie jest wszystko ok. Napiszcie proszę, czy w tym momencie pojawiają się jakieś problemy techniczne, czy jest wszystko ok i możemy kontynuować. Jak wszystko jest ok, technicznie ogarnęliśmy dzisiaj, to będziemy kontynuować. Poczekamy jeszcze kilka sekund na odpowiedzi. No i jeszcze przy okazji tego, że dosłownie chwilę poczekamy. Tak, Kosma napisał, że jest ok. Dzisiaj będzie na live konkurs, także to, co jest kluczowe, to proszę zapamiętujcie odpowiedzi.
ponieważ będziemy zadawać konkretne pytania i na tej podstawie będzie można wygrać aż 3 książki. Trzecia płeć świata profesora Kuligowskiego. Książki już są u nas, także jutro od razu będą wysłane, więc może to być fajny prezent na święta. Panie profesorze, to ja może zacznę od takiego pytania. Jak powinnam pana przedstawić? Myślę, że zrobiła to pani całkiem dobrze. Nazywam się Waldemar Kuligowski. No i może dopowiem tylko, że na co dzień pracuję na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, a dokładnie w Instytucie Antropologii i Etnologii. Pracuję tam od ukończenia studiów i to jest taka praca, którą chyba sobie wymarzyłem i wyśniłem. Bardzo długo nie wiedziałem, że ona istnieje, ale jak już się dowiedziałem, to wiedziałem, że będzie moja, więc chyba taka praca od pierwszego wejrzenia i pierwszego usłyszenia. Zajmuję się różnymi rzeczami. No, prowadziłem badania na przykład poświęcone społecznym i kulturowym skutkom budowy sieci autostrad w Polsce. Prowadziłem wielokrotne badania nad festiwalami i festiwalizacją. Zajmowałem się różnymi formami tradycji. No ale ta ostatnia, najnowsza rzecz, którą opublikowałem, to rzeczywiście trzecia płeć świata. Chciałbym dodać jedno jeszcze, że od kilku lat jestem też redaktorem naczelnym kwartalnika Czas Kultury. To jest bardzo dla mnie ważne zajęcie, chociaż obciążające, ale ważne dlatego, że to jest pewna sztafeta pokoleń. Czas Kultury bowiem jest, proszę Państwa, jedynym pismem drugoobiegowym, bo ukazuje się od 1985 roku, pismem drugoobiegowym, które nieprzerwanie ukazuje się do dziś, takim pismem kulturalno-społecznym. Było ich w latach 80. i 90. znacznie więcej, ale niestety wszystkie z różnych powodów przestały się ukazywać. To też jakaś taka w ogóle chyba nieznana karta historii naszej kultury, jak regionalne pisma upadają, a w ich miejsce wchodzą wielcy międzynarodowi gracze. No więc Czas Kultury nadal się ukazuje i tak się składa, że w dodatku w tym roku obchodzi jubileusz 35-lecia istnienia, z czego ja się bardzo cieszę. Bardzo dziękuję panie profesorze za odpowiedź na to pytanie, za przedstawienie się. Ponieważ tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, spotykamy się przy okazji premiery książki Trzecia płeć świata. Jak książka została przyjęta? Książka przyjęta została dobrze, po pierwsze przez mojego wydawcę, a właściwie przez wydawczynię, która, kiedy tylko zaczęliśmy o tym rozmawiać, no, pałała niesamowitym entuzjazmem, mówiła: tak, musimy to zrobić, ty musisz to zrobić, ja ci pomogę tak, jak potrafię. I pewnie przyciągnęłoby się to trochę dłużej jeszcze, bo planowaliśmy, że ta książka powstanie mniej więcej do końca tego roku 2020. No ale jak wszyscy wiemy, świat stanął na głowie i okazało się, że mamy trochę więcej czasu, a przynajmniej ja mam go trochę więcej, bo generalnie mój kalendarz pełen był różnych wyjazdów, dłuższych i krótszych. No więc ta książka mogła powstać dzięki temu szybciej. W zasadzie wiosną to się stało. Nie była planowana jako głos w aktualnej debacie w Polsce. Wiadomo, o jaką debatę chodzi, chociaż nagle się w nią włączyła i co się okazuje? Na razie zbieramy generalnie dobre albo bardzo dobre opinie. O książce rozmawiałem na przykład w radiu Tok FM, w radiu Nowy Świat. Ukazała się recenzja w miesięczniku Książki, ale też recenzja w tygodniku Polityka. Tą z Polityki mam nawet przed sobą, dlatego że Joanna Podgórska bardzo ładnie to zakończyła, pisząc, iż książka Waldemara Kuligowskiego jest tabletką, która powinna być przepisywana homofobom i transfobom na receptę. No, prawdę mówiąc, takie były nasze ambicje. To znaczy, książka została pomyślana w taki sposób, aby przystępnie, ale kompetentnie, interesująco i atrakcyjnie opowiadać o problemie, który wielu Polkom i Polakom sprawia tyle ambarasu i tyle zamieszania. Rzecz niby prosta do wypowiedzenia, w istocie dość trudna była do zrobienia.
może nie będę tutaj jakoś szczegółowo opowiadał o warsztacie, ale moim założeniem było to, żeby pokazać pewną panoramę, żeby pokazać kulturę współczesną, a nie odwoływać się do jakiegoś katalogu osobliwości historycznych, prawda, gdzie przysłowiowa baba z brodą mogłaby się pojawiać i wszyscy wzruszyliby ramionami i powiedzieli, no tak, kiedyś to było dziwnie. Chodziło o to, żeby pokazać ludzi nam współczesnych. Takich trochę jak my, którzy mają iPhony, pracują albo nie pracują, oglądają telewizję, śmigają w sieci. Chodziło też o to, aby spróbować tym ludziom oddać głos, żebym ja nie do końca zawsze mówił za nich, ale żeby oni o swoich marzeniach, problemach mogli opowiedzieć z pierwszej ręki. Takie były zamierzenia. Wydawca rozłożył szeroko ramiona, ja w te ramiona wskoczyłem, książka jest gotowa. Super, bardzo dziękuję. A teraz pierwsze pytanie. Także pierwsze pytanie konkursowe, jeszcze raz dla osób, które dołączyły. Można dzisiaj wygrać 3 książki, Trzecia Płeć Świata. I pierwsze pytanie, na które pewnie niedługo padnie odpowiedź. Jak nazywał się francuski malarz, który zachwycił się Polinezją? No i teraz kolejne pytanie, panie Waldemarze, panie profesorze. Reprezentuje pan Instytut Antropologii i Etnologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Czy przy okazji swojej pracy zawodowej poznał pan bohaterów i bohaterki swojej książki? Książka ukazała się kilka miesięcy temu, ale tą tematyką zajmowałem się chyba od kilkunastu lat. Mówię chyba, bo nie zrobiłem żadnej precyzyjnej adnotacji w kalendarzu, ale mniej więcej 15 lat temu opublikowałem pierwsze teksty związane z osobami trzeciej płci. Myślę, że to były jedne chyba z pierwszych tekstów w Polsce. No w każdym razie nie znałem wtedy innych. Z tym się wiązały pewne problemy też językowe. Zresztą do dzisiaj one chyba pozostają. Jak mówić, żeby mówić obrazowo, ale jednocześnie nikogo nie uprzedmiotowić, żeby nie zgubić tej różnorodności. A zatem od kilkunastu lat się tym zajmuję. Początkowo to rzecz jasna była głównie lektura dzieł przede wszystkim w języku angielskim. Potem zacząłem czytać twórców, poetów i pisarzy, poetki, pisarki, które identyfikują się właśnie jako osoby trzeciej płci, aż w końcu no, doszło do tego pewnie, co wcześniej czy później i tak by się wydarzyło, że takie osoby spotkałem. Ta książka, o której dziś rozmawiamy, otwiera się właśnie rozdziałem o Omegid. Omegid to osoby trzeciej płci, które żyją na pograniczu Panamy i Kolumbii, w jedynym, niepodległym, dzisiaj suwerennym indiańskim kraju świata. To zresztą też bardzo ciekawa, osobna historia. Tych Omegid spotkałem i oni od samego początku zwrócili moją uwagę. To znaczy nikt nie musiał mi mówić, że to są Omegid, czyli jak w języku Indian Kuna należałoby to przetłumaczyć, takie osoby transgraniczne, nie będące do końca ani kobietami, ani mężczyznami, bo to doskonale było widać. To było niezwykle pozytywne, to było radosne. Te osoby ciągle poruszały się w otoczeniu chmary dzieciaków, które uwielbiały te osoby, one potrafiły się nimi zająć, grać z nimi w rozmaite gry, układać im fantazyjne fryzury, miały niesamowitą cierpliwość, no a potem się okazało, że słyną właśnie z tego, iż no po pierwsze mają taki rozwinięty, tu cudzysłów, gen opiekuńczości, że potrafią gromadzić wokół siebie ludzi, że są cenione za to, że urządzają gigantyczne przyjęcia z okazji różnych uroczystości. No i co więcej, a co jest charakterystyczne nie tylko dla Omegid z indiańskiego ludu Kuna, że wierzy się, że są kimś więcej niż tylko mężczyzną i kimś więcej niż tylko kobietą, bo to takie osoby muśnięte przez Boga, które mają cechy jednej i drugiej płci, a więc mogą więcej, ale też więcej się od nich spodziewamy. Znaczy one rzeczywiście mają pewien dar twórczy, kreatywny, nadnaturalny, ale jednocześnie spodziewamy się, że mogą nam pomóc w jakichś sprawach takich, na przykład związanych z uzdrawianiem czy leczeniem. To jest bardzo charakterystyczne dla osób trzeciej płci w ogóle, jak się okazało.
Bardzo dziękuję za tą precyzyjną odpowiedź. I Trzecia płeć świata to tak naprawdę książka spod parasola niebinarności i transpłciowości. Czy tak właśnie jest? Czy tak właśnie profesor czuje? Tak czuję i tak chciałem, żeby było. Ten tytuł książki wybrany został celowo. Znaczy chodziło o to, aby bardzo precyzyjnie, ale zwięźle nazwać to, o czym ona jest. Choć trzecia płeć, no tutaj można by zgłaszać pewne wątpliwości, czemu ona jest trzecia, a nie pierwsza, prawda? No bo gdybyśmy chcieli to hierarchizować, to może trzecia gorzej niż pierwsza, ale ja tak tego nie postrzegam. W dodatku no, mamy pewną tradycję i taką piśmienniczą, intelektualną, myślową. Wystarczy odwołać się do 1949 roku, to wtedy Simone de Beauvoir, prawda? Francuska filozofka wydaje drugą płeć, która jest do dziś taką biblią klasycznego feminizmu i tą drugą płcią są kobiety. No to idąc tym tropem, pewnie dlatego mówi się o trzeciej płci, choć ja wyraźnie piszę we wstępie, że najchętniej posługiwałbym się tymi terminami, którymi te osoby nazywane są w swoich społeczeństwach. Tak? Stąd każdy rozdział nazwany jest właśnie w ten sposób. W większości, jak się domyślam, dla gra czytelników, te terminy są nieznane albo nieczytelne, tak? No bo mamy oto Maszoga ze wschodniej Afryki, mamy Kalalaj Celeba Ibisu z Celebesu, mamy Bakla z Filipin, Katoei z Tajlandii, Ceka z Sekrata z Madagaskaru, Rae Rae, Mahu, Omegit, których wspomniałem, Fafafine, Kinar i tak dalej, i tak dalej. Jak mówię, zakładam, że w większości te terminy są nieznane, ale one są właściwe, one są lokalne, one są tubylcze. Tak tych ludzi się nazywa, a w dodatku istnieje pewien wspólny mianownik tych wszystkich nazw. One w większości znaczą to samo, czyli są połączeniem słowa mężczyzna i kobieta. Czyli wyraźnie tutaj wskazują na to, że osoby trzeciej płci, gdybyśmy teraz mieli się na chwilę uciec do próby jakiegoś definiowania, to są osoby nieuznawane przez społeczeństwo ani za mężczyzn, ani za kobiety. I co więcej, oni sami się za takie osoby nie uważają. To znaczy, że są pomiędzy tym porządkiem, który w takiej tradycji judeo-chrześcijańskiej uważamy za naturalny czy wręcz boski. Nie, to nie jest jedyny porządek. I to, o czym mówiłem na początku, raz jeszcze chciałbym powtórzyć. Ta rzeczywistość kulturowa, o której piszę, te społeczne mikrokosmosy są czymś normalnym. Ja nie piszę o strefie grzechu, nie piszę o strefie zboczenia, nie piszę o chorobie, nie piszę o czymś dziwacznym. Piszę o czymś, co jest normalne. To znaczy, jeśli na przykład na Celebesie w społeczeństwie Bugisów albo u wywołanych już Indian Kuna pojawia się osoba, która nie do końca jest męska, ani nie do końca kobieca, to wszyscy wiedzą, co należy robić. To nie ma paniki moralnej, to nie ma trwogi, to nikt nie zanosi modłów do Boga, tylko dokładnie wiadomo, jaka droga taką osobę czeka. Myślę, że to jest być może jeden z najbardziej zaskakujących faktów dla nas, tak, Polek i Polaków wychowanych w zupełnie innej tradycji. To jest książka o normalnych ludziach, którzy są akceptowani przez społeczeństwo. To bardzo ważne słowa, które pan profesor teraz powiedział. No i właśnie, ukazuje pan w swojej książce człowieka jako istotę bardzo plastyczną. Czy właśnie dlatego zachęca pan do popatrzenia na świat inaczej? No tak, bo jedna z moich ulubionych definicji antropologii, czyli tej mojej dyscypliny, mówi, że dobra antropologia gwarantuje jedno, to mianowicie, że twój świat ulegnie skomplikowaniu. Rzecz jasna nie idzie tutaj o takie skomplikowanie, że oto nagle będziemy mnożyć problemy, bariery, tylko żeby przestać spoglądać zero-jedynkowo, przestać dzielić świat na mądrych i głupich, wierzących i niewierzących, albo mężczyzn i kobiety, bo nie wszystko i nie wszyscy się w takim ciasnym porządku mieszczą. We wstępie ja próbuję zrekonstruować taki dominujący sposób myślenia o płciowości, który ciągle powraca, bo on powraca zarówno w wychowaniu szkolnym, jak i w wychowaniu religijnym i pewnie w mediach dominujący jest także. No ten pogląd wygląda mniej więcej tak, że świat dzieli się na mężczyzn i kobiety, że to jest łatwy do rozróżnienia porządek, ponieważ mężczyźni to osoby z penisem, a kobiety to osoby z waginą, że nie ma niczego innego
i że jeśli urodzimy się mężczyzną lub kobietą, to nimi jesteśmy do końca życia. Natomiast w tych społeczeństwach, które opisuję, taki porządek byłby uznany za niedorzeczny, mówiąc najogólniej, albo za co najmniej ograniczający, bo gdzie mają się podziać ci wszyscy inni? I tam nie ma takiego podziału jedno lub drugie, A lub B, czarne lub białe, czyli taki opozycyjny, skonfliktowany de facto świat, tylko mamy wyobrażenie wielkiego kręgu, w którym możemy się poruszać, w którym nie ma przeciwieństw, bo w kręgu zawsze tylko zajmuje się określone miejsce. Jeśli nawet urodzę się w określonym miejscu tego okręgu, wyczarowywanego przeze mnie teraz palcami, to zawsze jest to tylko pewien punkt, z którego ja mogę ruszyć na wędrówkę. Wiele tych ludów mówi też, że bardzo dziwną rzeczą jest, iż nie zmieniamy swojej tożsamości, a nawet swoich imion w ciągu całego życia. Bo przecież inni jesteśmy jako kilkuletnie dzieci, inni jako dorastający nastolatkowie, jeszcze inni jako na przykład osoby, które są matkami i ojcami, a jeszcze inni, kiedy mamy wnuki. Zmieniamy się, zmienia się nasze myślenie, zmienia się nasza tożsamość. Może się zmienić także to, co jest jakby najgłębszym pokładem mojego ja. I tutaj też opisuję takie przykłady, że to wędrowanie między męskością a kobiecością jest w zasadzie takim najbardziej, powiedziałbym, adekwatnym odzwierciedleniem tego, że my ciągle jesteśmy w ruchu. Bo niewiele osób jest chyba takich, że oni się urodzą z jednego ziarna i tylko są tym ziarnem, które się bez przerwy powiększa. My przecież się zmieniamy, my ciągle fluktuujemy, poszukujemy najlepszej drogi dla siebie i dla tych, którzy są blisko nas. Muszę powiedzieć, że dla mnie osobiście ta wizja świata, naszego życia, naszej tożsamości jako wielkiego kręgu jest bardzo pociągająca i taka bardzo uwalniająca. Żałuję, że rzecz jasna, że tak odległa od tych realiów, w których przyszło nam żyć. Dziękuję, panie profesorze. Widzę, że pierwszy konkurs wygrała pani Joanna, odpowiadając na pytanie Paul Gauguin. Paul Gauguin, tak. To był malarz, który w latach 90. XIX wieku trafił na Polinezję i tam zachwycił się, zafascynował osobami trzeciej płci i jak dzisiaj spogląda się na obrazy z tego właśnie polinezyjskiego okresu twórczości Gauguina, to wyraźnie widać, że on jako pierwszoplanowymi bohaterami uczynił właśnie osoby trzeciej płci, a dokładnie Mahu. Zresztą prawdopodobnie żył też z nimi jako ich partner. Gratuluję, dobrej odpowiedzi. I też pojawił się bardzo ciekawy komentarz, Bożena Szubińska. Możemy tylko zazdrościć tamtym społecznościom, z jakim szacunkiem traktują trzecią płeć. Jeden Polak poseł zdziwiłby się mocno. Zapewne tak. Ja nie bez powodu kilka minut temu przeczytałem fragment z recenzji trzeciej płci Joanny Podgórskiej, przypomnę, tygodnik Polityka, gdzie ona napisała, że to powinna być tabletka przepisywana homofobom i transfobom. W wielu innych opiniach pojawia się, że to powinien być podręcznik, bo proszę Państwa, warto jeszcze dopowiedzieć, że ta książka napisana jest w taki sposób, że wspólnie z wydawcą ustaliliśmy, że właściwie jej odbiorca zaczyna się gdzieś na poziomie 15+. To był celowy zabieg. Gdyby to rzeczywiście mogła być lektura familijna, czytana i przez starszych nastolatków, i studentów, i osoby jeszcze starsze, to właściwie ja byłbym przeszczęśliwy, bo o to właśnie chodzi. Mm-hmm. A tutaj pani Kinga Kamińska się przywitała. Dzień dobry, pani Kingo. I też napisała, zamówiłam książkę Trzecia płeć, nie mogę się doczekać. Okej, to teraz... Dziękuję. Osób, które wyczekują drugiego pytania, to jest ten moment, w jakim kraju żyją i mieszkają musze. Dobrze przeczytałam, panie profesorze? Tak, dobrze. I podpowiem od razu, że to jest słowo używane przez pewien lud, które wywodzi się z hiszpańskiego. A jak będzie trudno, to jeszcze coś podpowiem. Okej. Opisuje pan tak naprawdę osoby z trzeciej płci spoza Polski.
Czy prowadził Pan badania na osobach niebinarnych w Polsce? Nie, takich badań osobiście nie prowadziłem. Nie miałem też ambicji, aby wprowadzać tego typu opowieść do tej książki, bo ona by chyba w ogóle nie pasowała. To znaczy, ta książka ma jeszcze jeden ukryty zamiar. Niekoniecznie chciałem o tym pisać wprost we wstępie, ale myślę, że każdy, kto przeczyta, to wychwyci. To nie jest książka o dyskryminacji. To nie jest książka o cierpieniu, jakiego ofiarami bardzo często osoby trzeciej płci padają. Nie chciałem takiej książki. Nie chciałem pokazywać tych osób ciągle w takim świetle wiktymicznym, że one są tylko ofiarami, że muszą zmagać się z problemami. Chciałem je pokazać właśnie, tu cudzysłów, jako normalne osoby, które mogą wieść zwyczajne życie. Tu oczywiście to może być pewien zarzut, że to jest jakiś wyidealizowany obraz, ale on jest wyidealizowany tylko w tym sensie, że ja wybrałem pewne elementy rzeczywistości. Znaczy nie kłamałem, tu nie jest nic nagięte, tylko zrezygnowałem z pewnych przykładów. Jak ta rzeczywistość w Polsce wygląda, no to trochę wiem z lektur, ze spotkań, z takich nieoficjalnych rozmów, ale najwięcej dzięki temu, że kilka lat temu opiekowałem się doktorantką, studentką, która pod moim kierunkiem pisała pracę poświęconą osobom trzeciej płci w Polsce. No więc w zasadzie rozmawiając z nią przez prawie 4 lata, no miałem wgląd w takie bieżące problemy, które tym osobom towarzyszą. Ale odpowiadając jeszcze raz na pytanie, nie, Polska nie jest i Polacy nie są przedmiotem mojej opowieści. A czy myślał Pan w ogóle o tym, żeby w przyszłości zrobić takie badania o niebinarności? Wiem, że to niekoniecznie dotyka Pana katedry, ale po prostu takie pytanie otwarte. Takiego zamiaru jeszcze nie miałem. No, ta książka jakby na tyle chyba zyskała przychylny i dość szeroki rezonans, że wydawca chciałby bardzo, żeby pójść podobnym tropem, znaleźć temat, który dałby się znów pokazać jako taka różnorodność, ale która nie przestrasza, która jest takim przyjaznym lustrem, które możemy sobie przystawić do nosa i pomyśleć, a dlaczego u nas jest tak, a nie inaczej. I raczej myślę o tym kierunku, to znaczy, żeby na przykład zastanowić się w podobny sposób nad różnymi typami rodzin albo różnymi typami związków. Zobaczymy jeszcze, co z tego wyniknie. Koniec roku jest okresem bardzo gorącym, ale próbujemy się przymierzyć do takiego kolejnego wyzwania. Język ma znaczenie. Nie używa Pan akronimu LGBT, a właśnie trzecia płeć. Co to dla konkretnie Pana oznacza? No tak, ten akronim LGBTQ+, pojawia się chyba tylko raz we wstępie, no bo chyba zupełnie z niego zrezygnować nie mogłem. Ale dlaczego w tytule jest trzecia płeć? No bo te osoby, które są bohaterami mojej książki, to nie są ani geje, ani lesbijki. W dodatku oni sami nie chcieliby tak być postrzegani i identyfikowani. Co więcej, czasami mają pretensje i żale, że geje i lesbijki mówią: ej, nie udawajcie, jesteście tacy jak my, jesteście tacy sami, dlaczego się identyfikujecie inaczej? To jest bardzo widoczne, zwłaszcza w tych społeczeństwach azjatyckich na przykład, czyli w Tajlandii, której poświęciłem jeden z rozdziałów. Te osoby, które opisuję, rzeczywiście nie są gejami i lesbijkami, chociaż, i tutaj trzeba by pewnie wejść w pewne niuanse, chociaż wiele z nich przychodzi na świat jako biologiczni mężczyźni, w tym takim stereotypowym sensie, lub biologiczne kobiety, i utrzymuje stosunki seksualne z przedstawicielami tej płci, do której rzekomo należą. Ale oni się tak nie identyfikują, w dodatku przez te tradycje, w których zostali wychowani, ich relacje nie są opisywane jako homoseksualne. Oni mają inny status, na przykład osoby trzeciej płci w Omanie, określane jako ksanit, byłyby tutaj dobrym przykładem. Dlaczego? Dlatego, że islam zabrania stosunków homoseksualnych, one są zabronione, natomiast osoby ksanit mogą utrzymywać tego rodzaju relacje. One znajdują się jakby poza tym porządkiem. To jest w ogóle niezwykle ciekawy przykład, bo to są osoby, które nazywają się męskimi imionami, mówią o sobie w sposób męskoosobowy,
a jednocześnie spędzają czas wśród kobiet, są tymi osobami, przed którymi kobiety nie muszą się zasłaniać, bo ich się nie wstydzą, nie czują się zażenowane ani skrępowane. Razem z kobietami uczestniczą w niezwykle ważnych z punktu widzenia społecznego i kulturowego ceremoniach weselnych, ale znowu z mężczyznami mogą się modlić w meczecie, mogą podejmować tak jak mężczyźni samodzielną pracę i tak jak mężczyźni mogą na przykład zeznawać w sądzie. To bardzo pięknie pokazuje, jak trzecia płeć jest pomiędzy, jak jest transgraniczna, jak ona nie należąc do żadnego porządku może jakoś między nimi mediować. I to dla niektórych osób jest trudne do zrozumienia. Ale to nie są ani geje, ani lesbijki, ale to są osoby trzeciej płci, no jeśli przynajmniej trzymalibyśmy się tej terminologii zachodniej, atlantyckiej, anglosaskiej. To tak by to chyba należało ująć i taką decyzję podjął. Dziękuję bardzo. To teraz jeszcze raz dla osób, które wcześniej nie wiedziały. Konkurs, trzecie pytanie. Jak określa się osoby trzeciej płci w Tajlandii? I zapraszamy do odpowiedzi w komentarzach. Drugie pytanie brzmiało, w jakim kraju żyją, mieszkają musze? I bardzo szybko poszło, tak jak Kasia napisała, i wygrała książkę Alicja. Dla osób, które wygrały, poproszę o skontaktowanie się w formie wiadomości z Diversity. Jutro książki zostaną do Was wysłane. I kolejne pytanie, panie profesorze. Bohaterki i bohaterowie książki to często osoby dyskryminowane. Chociaż tak jak na początku pan powiedział, że faktycznie nie chciał pan pisać typowo o dyskryminację, ja jestem ciekawa, czy pan był dyskryminowany jako autor książki? Nie, to się jeszcze nie zdarzyło, chociaż no, temat w Polsce jest dla wielu osób niewygodny, dziwaczny, a pewnie najlepiej, żeby o tym w ogóle nie mówić. Wydaje mi się, że strategia, którą przyjęliśmy, przyniosła skutek. Znaczy nie chcieliśmy robić skandalu, nie chcieliśmy wzbijać kurzu, nie chcieliśmy nikogo okładać jakąś ideologiczną pałką po głowie. Chodziło o to, o czym mówiłem na początku, żeby przedstawić pewną wiedzę. Tej wiedzy jest dość sporo. Ona została zebrana podczas, no, chyba głównie przez antropologów, tak, którzy prowadzą takie długotrwałe, empatyczne badania z ludźmi, o których chcą pisać. Wydaje też mi się, że tej aury skandalu, niepotrzebnego w tym wypadku, bo to by pewnie jakoś zupełnie zaburzyło recepcję tej książki, że tej aury skandalu udało się uniknąć także dzięki pracy ilustratorki. To jest, proszę Państwa, niezwykle, niezwykle ważny element tej książki, o którym nie można zapomnieć. Bo oprócz tego, że ona się składa z rozdziałów napisanych przeze mnie, to została w sposób kongenialny zilustrowana przez Mariannę Sztymę. Marianna Sztyma to nazwisko, które wielu z Państwa może kojarzyć, bo ona od lat współpracuje z wieloma tytułami czasopism, na przykład Wysokie Obcasy. Ilustrowała też wiele książek, głównie dla dzieci i młodzieży, ale nie tylko. Jest ilustratorką nagradzaną, docenioną i mi się z nią doskonale współpracowało. Ta współpraca polegała na tym, że wysyłałem jej każdy ukończony, napisany już rozdział, wysyłając jednocześnie informacje o materiale źródłowym. A zatem nie mamy tutaj do czynienia z ilustracjami, które powstały w głowie, w fantazji ilustratorki, ale są oparte na jak najbardziej archiwalnym i autentycznym materiale. W dodatku te techniki, którymi posługuje się Marianna Sztyma, sprawiły, że te ilustracje niejako ożyły. Ci bohaterowie uzyskali jakby kolejny wymiar istnienia. To jest takie, powiedziałbym, delikatne, subtelne, przy wykorzystaniu kilku technik. Mam teraz przekonanie, choć nie miałem go na samym początku od razu, ale teraz mam to przekonanie, że gdybyśmy sięgnęli po zdjęcia, po fotografie, to one chyba nie miałyby takiego efektu. Te ilustracje są bardziej ponadczasowe, bardziej uniwersalne. No i to jest zdecydowanie ten element książki, który sprawia, że trudno tutaj mówić o skandalu, bo te ilustracje nie epatują, prawda? No bo czym tu mamy epatować? Spoglądamy na ludzi niemal takich jak my, tylko w trochę innych okolicznościach
przyrody, może trochę według reguł innej mody ubranych, więc należało o tej części ilustracyjnej wspomnieć, z całą pewnością. Tak, sama przyznaję, że jest to książka, której do tej pory w takiej formie nigdy nie widziałam, więc ilustracje pani Marianny Sztymy robią ogromne wrażenia. A skąd wspomniał pan właśnie, że już wcześniej pan znał panią Mariannę? Czy to był taki zamysł, który już był właśnie pierwotnie, że wiedział pan, że jak będzie pan pisał, to właśnie pani Marianna będzie tworzyć ilustracje? Ja znałem to nazwisko, no chociażby dlatego, że Marianna Sztyma była kiedyś ilustratorką związaną z kwartalnikiem Czas Kultury, ale tutaj takiego pomysłu początkowo nie miałem. To był pomysł znów ze strony wydawcy. Marianna Sztyma współpracowała z wydawnictwem Albus wcześniej, ale z tego, co mi wiadomo, no to chyba nie są plotki, więc mogę to powtórzyć, trochę była tą współpracą zmęczona i powiedziała, że co najmniej na rok dają sobie spokój. Po czym jak wydawca dostał ode mnie książkę, pomyślał, nie, no to musi zrobić Sztyma, nikt inny. Podobno Sztyma zareagowała równie entuzjastycznie. Taki temat przeczytała, mówi, nie, no to oczywiście muszę to wziąć. Więc w zasadzie tutaj taka komunia dusz odbyła się w zupełnie ekspresowym tempie i nikt nie miał wątpliwości, że powinniśmy współpracować i ja z tego efektu jestem bardzo zadowolony. No, warto chyba i należy dodać, że te ilustracje już zostały dostrzeżone w tegorocznej edycji nagród IBBY, czyli takiego bardzo prestiżowego konkursu. Te ilustracje zostały nominowane do głównej nagrody, więc gratuluję. Również gratulacje od Diversity składamy. Panie profesorze, czy o coś jeszcze powinnam pana zapytać? I tak, mogłaby pani zapytać, czy ja mam na przykład pytanie do pani. Okej. Okay. Byłbym ciekaw, no zakładam, że pani książkę przeczytała i byłbym ciekaw, jak pani ją odebrała. To znaczy, czy ten odbiór zmieniał się podczas lektury? Czy na przykład było tak, że trochę ta książka się zaczyna inaczej, a kończy w taki sposób, że nasze myśli uciekają jeszcze w zupełnie inną stronę? Czy ona może się kończy za szybko? Albo może to jest dość tych przykładów, bo przyznam, sam miałem dylemat, czy jeszcze, bo to oczywiście nie chodziło o skończony katalog, prawda, tylko raczej o pokazanie pewnego spektrum. No właśnie, to jakie są pani wrażenia? To ja może... To dziękuję za to pytanie, nie spodziewałam się jego. Generalnie ja pierwszy raz w ogóle usłyszałam o trzeciej płci za pomocą albo dzięki pani profesor Uniwersytetu Gdańskiego Anny Kłonkowskiej, kiedy właśnie usłyszałam tutaj z tej książki o czterech trzecich płciach i ten temat mnie zafascynował. Ja zaprosiłam wtedy panią profesor Annę na serię warsztatów, które prowadziłam, czyli jak rozszyfrować akronim LGBT+, i tutaj akurat był pod parasolem literki T, więc to na pewno nie była wiedza, której wcześniej nie posiadałam. Natomiast dla mnie bardzo ciekawe było to, w jaki sposób opisane były właśnie konkretne kultury. A też sam sposób wprowadzenia. Nie ukrywam, że dwa razy podchodziłam do wstępu, sobie pomyślałam, o co chodzi z tym kręgiem? Trzecia płeć i krąg. Jakoś nie mogłam tego złapać, więc podeszłam jeszcze raz i dopiero wtedy, tak jak pan profesor na początku powiedział, właśnie o tym ludzkim, o tym życiowym kręgu, czy w jaki sposób człowiek się porusza, prawda, to zaczęło mi być dużo, dużo prościej przejść właśnie przez ten początek. I dla mnie książka jest niesamowita pod tym względem, że jest bardzo merytorycznie napisana, to też co profesor powiedział, w kwestii tego, kim są konkretne kultury, czyli kim jest ta osoba, tak? W jaki sposób ona działa. I też dla mnie niezwykłe było to, że podkreślenie osób spod parasola trzeciej płci, że są to osoby podziwiane, że nawet padają takie słowa,
że rodziny są po prostu w niebo wzięte, że mają wręcz boską postać w swojej rodzinie. I kiedy postawimy ten opis obok tego, w jaki sposób mamy do czynienia z dyskryminacją instytucjonalną w Polsce, to jest po prostu, to są dwa światy. To, co też wcześniej Bożena napisała, że to jest po prostu, że to jest niezwykłe, że to jest tak naturalne w krajach azjatyckich, tak, afrykańskich, a my sobie, można by powiedzieć, w cywilizacji nie radzimy, tak. To jest dla mnie zetknięcie się z kulturą, w której mówi się, nie jesteś kobietą, nie jesteś mężczyzną, jesteś trzecią płcią, to jesteś okej. To było takie, no, rezonowało to we mnie, kiedy zakończyłam tą książkę i sobie pomyślałam, chcę tak w Polsce. Bardzo Pani dziękuję za tą ocenę, za tą wypowiedź, bo to jest chyba ważny głos. Znaczy, ja sam bym nie umiał tego powiedzieć, a może nawet jakbym powiedział, to nie brzmiałoby to tak autentycznie. No więc myślę, że dobrze, że miałem okazję, żeby to pytanie postawić. Czy są tutaj jakieś pytania? Książka została nominowana do Nagrody Graficznej Polskiej Sekcji IBY. Iwona Wierzba, bardzo dziękuję. W piątek ogłoszenie wyników, także czym prędzej w piątek będziemy o tym pisać. Ja gratuluję Ewie, która poprawnie odpowiedziała na trzecie pytanie. I teraz Katoi? Dobrze. Katoi, tak, to jest okay. Dobra odpowiedź. Tak, dobrze, tak. Świetnie. Ja może musiałbym jeszcze dopowiedzieć, no właśnie Iwona Wierzba, która tutaj się pojawia, no bo wydawnictwo Albus to jest właśnie Iwona Wierzba, która to wydawnictwo prowadzi, która ma szalone pomysły, no ale z tego powodu, że mieszka w Poznaniu, to te szalone pomysły wprowadza w życie, jest bardzo konsekwentna, otwarta i naprawdę można by sobie pozazdrościć takiego wydawcy. W dodatku powiedziała mi niedawno, że najprawdopodobniej wiosną ukaże się audiobook, czyli będzie trzecia płeć świata do odsłuchania, co jest kolejną fantastyczną informacją. Świetna. Liliana Hermes napisała, to też świetna książka do prowadzenia warsztatów z młodzieżą. Jeśli już o tym rozmawialiście Państwo, to przepraszam, ale nie oglądam od początku. Pozdrawiam serdecznie. Nie padła taka informacja, Pani Liliano, także bardzo dziękujemy za tą odpowiedź. Myślę, że spodziewał się Pan tego, że właśnie książka będzie lekturą dla młodzieży? Ja bym tego bardzo chciał, tak jak Pani przed momentem mówiła, że fajnie by było, żeby coś się mogło ziścić, ale to jest nie pierwszy głos, który wskazuje na to, że tak zbudowana książka rzeczywiście mogłaby posłużyć jako materiał taki warsztatowy, bo to są dość krótkie rozdziały, które można szybko przyswoić, spróbować zastanowić się nad sytuacją życiową tych osób, jakoś się z nimi utożsamić, uruchomić pewne pokłady empatii. Ktoś, kto przeglądał tą książkę, powiedział mi nawet, że widzi to jako, gdyby to było troszkę w innej wersji, że widzi to jako kolorowankę dla najmłodszych i że wtedy też można by spróbować pewne treści przekazywać. To przyznam, że sam takiego pomysłu nie miałem, no ale po to są właśnie czytelnicy, świadomi, mądrzy, inteligentni, którzy takie rzeczy dostrzegają i podpowiadają. Mhm. Patrzę tutaj, czy tutaj widzę, chyba nie czytałam tej informacji, pani Natalia Kabala, podręcznik w czasach, kiedy minister Czarnek nas, nauczycieli, traktuje jako niepełnosprawnych, umysłowo idiotów. Przepraszam za bezpośredniość, chciałabym. Pani Natalio, myślę, że książka jest do zamówienia w wydawnictwie Albus, prawda? I na wielu innych stronach internetowych, w tych wszystkich kluczowych księgarniach, a jeśli idzie o Czarnka, no przetrwamy go, proszę Państwa. No, nie takich przetrwaliśmy. Musi być lepiej. No, myślę, że już pukanie od spodu się nie odezwie. Mm-hmm. I widzę, że mamy jeszcze dwa pytania. Pani Kinga Kamińska. Spodziewam się, że w Polsce temat tabu. Pytanie, czy w owych kulturach również? Pani wspomniała, że rodziny bywają dumne. Bywa inaczej? Tak, może bywać inaczej, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy do czynienia ze społeczeństwem, które przestaje kultywować własne tradycje. Bo jednym z ważnych kluczy dla zrozumienia tej akceptacji
a nawet afirmacji trzeciej płci jest to, że mówimy tutaj o społeczeństwach, które zachowują się w sposób tradycyjny. A kiedy pojawiają się wzory przynoszone, wzory przyniesione skądinąd, właśnie owe wzory kultury judeochrześcijańskiej, które mówią, że to jest B, że to jest fuj, że to jest nienormalne i niezdrowe, to pojawiają się napięcia. O takich napięciach też wspominam, no na przykład właśnie a propos Stanów Zjednoczonych, Kanady czy Tajlandii, gdzie są owi Katoei, tam w dodatku dochodzi coś jeszcze, tam się pojawia taki element jak masowa turystyka i traktowanie osób trzeciej płci jako specyficznego rodzaju atrakcji turystycznej. Choć zrobimy fotkę temu dziwadłu i pochwalimy się, kogo nam się udało ustrzelić, trochę jak na takim ludzkim safari. Tak, no takie napięcia też się mogą pojawiać, no nie ma co tego ukrywać. Tutaj mamy jeszcze jedno pytanie od pani Karoliny Kozakiewicz. Mam pytanie odnośnie kwestii agenderowej oraz aseksualnej. Pani Karolina nie czytała jeszcze książki, ale chciałaby zapytać, czy w swoich badaniach pan profesor spotkał się ze zjawiskami właśnie aseksualności i agenderowości? No tak, to jest zjawisko bardzo interesujące, choć mało znane i wydaje mi się, że z tych wszystkich przykładów, które w książce opisuję, jest jeden, który mógłby odpowiadać tej kategorii aseksualności czy agenderowości. To jest dokładnie przykład z Celebesu. To jest taka osoba, która w literaturze opisywana jest jako metapłeć, bo ona jest rzeczywiście w taki radykalny sposób niemęska i niekobieca. Można by zatem zapytać, jaka jest. No właśnie jest trzeciopłciowa albo jeszcze poszukajmy innego słowa, być może właśnie agenderowa, przy czym stawanie się tą osobą wymaga specjalnego szkolenia duchowego. To nie jest tak, że ktoś się nagle w ten sposób utożsamia albo rodzina mu mówi, słuchaj, masz pewne znaki, które sprawiają, że prawdopodobnie jesteś predestynowany do bycia taką osobą. Tutaj oprócz tych symptomów, tych znaków, tego własnego pogodzenia się z tym, że jestem taki, trzeba przejść bardzo długi kurs duchowy, medytacyjny, który pozwala w pełni tą rolę wypełniać, ale jeśli ktoś z powodzeniem ten kurs ukończy, to rzeczywiście jest osobą szanowaną, podziwianą, no kimś na kształt herosa kulturowego, powiedziałbym w języku antropologii. Mamy jeszcze, pani Kinga Kamińska napisała, że przetrwamy. Mamy jeszcze pytanie od pani Wiktorii Bratkowskiej. Pani Wiktoria jest to osoba, która można powiedzieć, że w Gdańsku stworzyła dwa modele na rzecz równego traktowania. Napisała, pozdrawiam serdecznie, czy pan napisze książkę na temat osoby niepełnosprawnej, która od dziecka, niepełnosprawnej od dziecka, która zmieniła płeć? Oj, nie wiem, czy mi wystarczy życia, ale dziękuję za te podpowiedzi. Jak państwo widzicie, wydawałoby się, że temat został jakoś ustawiony i uporządkowany, a właściwie każdy z was zgłasza jeszcze kolejną nitkę, kolejny link do tego, żeby pociągnąć to dalej. Niczego nie obiecuję, bo wiedzą państwo, każdy ma swoje moce przerobowe. Magdalena Wołowicz napisała w cudzysłowie, nie, to nie jest jedyny porządek, dla mnie absolutnie fundamentalna konstatacja. No, dziękuję. Też myślę, że to jest ważne zdanie i ono rymowałoby się z tą definicją antropologii, tą bardzo nieakademicką definicją, która mówi, że dobra antropologia skomplikuje ci życie. Tak, bo nie istnieje jeden porządek, nawet jeśli się nazywa porządkiem prawa i sprawiedliwości, to nie jest jedyny. Panie profesorze, ja nie widzę więcej informacji, nie widzę więcej pytań. Ja wszystkim wam uczestnikom i uczestniczkom, osobom oglądającym nasz dzisiejszy wywiad udało się połączyć, nie było żadnych problemów, jesteśmy wszyscy zadowoleni. Bardzo dziękuję panie profesorze za dzisiejszą rozmowę. Ja również dziękuję za zaproszenie, za pytania. Gratuluję tym, którzy szybciutko odpowiedzieli na pytania, tym, którzy zadawali pytania, przysłuchiwali się. Proszę państwa, musimy pokazywać, że inna rzeczywistość jest możliwa. To też jest rodzaj walki.
Dziękuję bardzo, dziękuję Kasi Mikołajewskiej za pomoc. Chciałyśmy zrobić wizję, ale miałyśmy małe sprzężenia, więc Kasia wyłączyła dźwięk i obraz. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Jutro zostaną wysłane książki dla osób, które wygrały. Poproszę o wiadomości do Diversity na Messengerze, o adresy do wysyłki. A my bardzo serdecznie polecamy książkę. Jesteśmy jako Diversity patronem. Bardzo nas to niezmiernie cieszy. Dziękujemy za bardzo ważny temat w Polsce, trzecia płeć świata. I wszystkim życzymy wszystkiego dobrego na święta, jakiekolwiek obchodzicie, i wszystkiego dobrego na nowy rok. Dzięki. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia.